się dym w klatce. Po raz kolejny ta zasłona ninja jest używana. No może to jest jakiś sposób na to, bo zawodnicy Bepsun Gold Teamu dzisiaj naprawdę imponująca seria. A może to jest po prostu wyłączenie tej części siatki. No i teraz piękna obrotówka, ale świetnie wykorzystał to Grzegorz. Podchwyty. No i jest garda motyla. No ale Grzegorz Joniak to jest doświadczony zawodnik jiu-jitsu. No tutaj w Bepsonie, jeżeli chodzi o elementy brazylijskie jiu-jitsu, teraz będzie próba podpięcia gilotyny, czy też anakondy. Ale rzuca się Horawa, jak tylko może łapie teraz nogi rywala. No i Joniak na plecach. I zaczynamy w stójce, więc teraz próba kopnięcia na głowę, ale błąd popełnił Grzegorz Joniak. No ładne wyniesienie, tylko zabrakło nieco kontroli tego lotu. Jeszcze cały czas trzyma jedną nogę Gruzina. Polak jest! Przewrócił teraz Horawę. Jest i próbę przejścia do dosiadu. Teraz próbuje blokować biodra rywala Horawa. Jest północ, południe. No zobaczmy, czy pokusi się o duszenie, czy też może dźwignie, czy zmianę pozycji. Ale teraz to zrobił! No, świetna eksplozja! Doskonałe mostowanie w wykonaniu Horawy. I to on jest teraz z góry! Trzeba przyznać, że poziom walk, jeśli chodzi o płaszczyznę parterową, dzisiaj naprawdę wysoki. Mamy przekrój wszystkich technik. Praktycznie każde wejście w nogi kończy się sukcesem. Teraz w końcu uruchomił te ręce Gruzin, trenujący w Berkut Warszawskim Centrum Atletyki, a więc może w końcu ta akcja się rozwinie. No i Horawa pomyśli o tym, żeby jednak te ciosy zadawać. Ale trzeba przyznać, że bardzo dobrze przeplata tutaj te ciosy w stójce i szybko schodzi, obniża pozycję i schodzi do nóg rywala. Joniak nie ma nawet chwili, żeby dobrze się bronić przed tymi atakami. Jest pozycja boczna. Tę samą taktykę kontynuuje w stójce. Tu też czeka na atak rywala. Idzie po nogi. I bliźniaczo podobna sytuacja do tej przed chwilą. Joniak dociśnięty do siatki, jednak bez większego zagrożenia czy próby poddania ze strony Horawy. Tak, no wspomniałeś. No wielcy mistrzowie wygrywali walki bez zadania ciosu, ale robili dźwignię, dusili, a Horawa na razie, no i w tym elemencie też nie. Swoją korzyść próbuje ruszyć Joniak, o teraz kolano po przeskoku, chyba nieco odczuł to zawodnik Bepson Gold Team. No próbuje go teraz złożyć Horawa, będzie go oczywiście kładł na plecy z tej pozycji, ale wciąż tutaj cały czas ten huk podpięty pod kolanem przeciwnika w wykonaniu Grześka Joniaka. No on tutaj nie traci kontroli nad te przeciwnikiem, nie traci przede wszystkim czucia tego przeciwnika. Ale mówię. Cały czas otwarta garda. Spróbuje podnieść pozycję Horawa, szuka pika. Teraz Joniak, ostatnie 10 sekund. No wystrzelić, czy latającym kolanem, czy jakimś cepem weselniakiem, czymkolwiek tak naprawdę, no ale wystrzelił próbą obalenia, próbą nieskuteczną. No i za moment ogłoszą. Jednogłośną decyzją sędziów. Jednogłośna decyzja. Zwycięzcą walki zostaje Ahaki Horawa. Pasta trzech porażek z rzędu. Przerwana Ahaki Horawa. Zwycięża i wyrwa.